Projekt Bardzo Młoda Kultura pozwala na to, żebyśmy mogli z innymi animatorami przeglądać się w sobie, jak w lustrach. Żebyśmy mogli popatrzeć, jak pracują inni, żebyśmy mogli sobie nawzajem radzić, a także recenzować to, co robimy. Ważne jest to, że będziemy mogli to robić w procesie, że będziemy się mogli obserwować w trakcie pracy i że będziemy mogli widzieć efekty tej pracy i razem ze wszystkimi się cieszyć też nie tylko swoim projektem, ale innymi projektami. To jest chyba najważniejsze w projekcie Bardzo Młoda Kultura. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać na warsztatach, że dyskutujemy razem to, czym się zajmujemy, wspieramy się nawzajem, może trochę krytykujemy, ale na pewno konstruktywnie. Jestem animatorem, który dużo już przeszedł w swoim życiu, ale jestem zawsze nastawiony na naukę i zawsze z pokorą przyjmuję to wszystko, co się dzieje. Widziałem wśród ludzi, w których byłem, wiele energii, wiele zaangażowania, co czasami u człowieka, który już po tylu latach może wpaść w rutynę, nie przyznaję bez bicia, podnosi też na duchu i daje jakby takiego dodatkowego pozytywnego kopa, że są ludzie, którzy też podobnie myślą, podobnie chcą działać i nadal są otwarci na innych, otwarci na młodzież, otwarci na ludzi dorosłych, na ludzi mieszkających gdzieś tam niedaleko, gdzieś tam poza całkowitym centrum artystycznym i widząc choćby takie osoby, które potrafią ze starej ruiny stworzyć galerię, to jest to naprawdę wielki pozytyw i daje dużo, dużo szansy na zwiększenie działania. Jestem bardzo zadowolony z tych warsztatów i przyznam szczerze też, że obserwowałem te projekty, obserwowałem przekazy na temat animacji i z punktu swojej działalności przyznam, że wiele z nich mógłbym spokojnie też zaadaptować, nawet gdzieś tam może i przy okazji innych ludzi rozszerzyć, żeby ta animacja była jeszcze bardziej fajna i przejrzysta dla innych. Fajne jest to, że buduje się takie relacje między nami tutaj, pokazujecie nam jak to robić, nie? Dlatego, że to uważam, że to później będzie procentować, zwłaszcza w tym projekcie, gdzie będziemy pracowali z ludźmi, których musimy sobie pierw do tego projektu stworzyć i stworzyć dla nich jakąś taką atmosferę, tak, żeby oni się czuli w tym dobrze, w tym, co będą robić i żeby poczuli, że to jest ich, że oni będą współtworzyć ten projekt, bo tak myślę, że to ma wtedy sens i będzie jakoś to istniało, jeżeli ludzie, z którymi będziemy pracować, oni będą współtworzyć ten projekt. I to uważam, że to szkolenie, no, tego nas uczycie tutaj teraz, bynajmniej na tym pierwszym spotkaniu. Bardzo mi się podoba to, że wszyscy uczestnicy mogą siebie poznać, razem uczestniczymy w tych warsztatach i już się nawiązały, przynajmniej ja ze swojej strony to mogę powiedzieć, bardzo dużo kontaktów, że wiem, że ktoś do mnie przyjedzie, a ja będę mógł pojechać dalej. I ta sieć, to usieciowienie, no to wydaje mi się, że to jest strzał w szóstkę. Warsztaty bardzo energetyczne. Wbrew pozorom, mimo że jestem od wielu lat animatorem, poznałam nowe techniki, które mnie zainspirowały, a jeżeli mnie coś inspiruje, to już nie mogę wysiedzieć i już chciałabym wrócić je wykorzystać w swojej przestrzeni. Jestem pod wrażeniem wszystkich projektów, które zostały zaprezentowane. Naprawdę pokazanie bardzo młodej kultury w kontekście małych, prowincjonalnych społeczności, które odnajdują się w wysokiej kulturze i sztuce animacji z wykorzystaniem potencjału miejsca, to jest strzał w dziesiątkę. Udało się ożywić projekty. Projekty z formuły tylko zapisu formularzowego stały się projektami żywymi, do których są przypisane żywe, z wielką pasją i energią osoby. Te projekty dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej. My je widzimy, my je czujemy, my się emocjonujemy tym, co robią inni. Integracja ludzi o podobnych zamiłowaniach, o podobnej profesji i o podobnych działaniach. Wymiana doświadczeń, a także dużo, dużo nowej wiedzy. To na pewno się udało. Musimy poprawić trochę jeszcze naszą integrację wieczorną i możliwość włączania pomysłów innych osób i to już zrobimy na pewno na następnym spotkaniu.